Witajcie, moi mili. Przynaglona byłam już prawie rok temu do tego świadectwa. Wielkich dzieł Pana nie zapominajcie. To ktoś mi powiedział i powiedział, że powinnam złożyć świadectwo. I tak się złożyło, że wtedy było tak zwanych dużo przeszkód, żeby się tutaj z Wami spotkać. Ale dzisiaj zostałam przynaglona już tak kompletnie i powiedziałam, że nawet gdyby nie wiem co, to i tak muszę tutaj być z Wami. 2 lata temu usłyszałam od lekarzy diagnozę rak złośliwy. Potem się okazało, że jest to nowotwór 4 stopnia B i w dodatku jeszcze sam w sobie taki, po ludzku mówiąc, porządny drań. I ludzie, którzy są medykami, nie dawali mi zbyt wiele czasu na tym świecie. Ja wiem, że ten plan Boży względem mnie był kompletnie inny. Może nie taki kompletnie, jak sobie ci medycy wyobrażali. Przy czym uważam, że ich rola w tym wszystkim była też po prostu olbrzymia. I może tutaj tak zrobię, to świadectwo będzie wyglądać w taki sposób troszeczkę jak właśnie jedna osoba, która należy do tej wspólnoty, a jest w tej chwili daleko w Biro, zawsze mówiła w takich 3 punktach swoje kazania, więc ja też powiem w takich 3 punktach. Pierwszy punkt to jest wiara. I zaświadczam tu przed Wami, że gdyby nie wiara w Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, którego rodzice ofiarowali mi w czasie Chrztu Świętego i oni mi go dali jako największy skarb od siebie, gdyby nie wiara w Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, którego przyjęłam kiedyś w świadomości swojej, już powiedzmy w pełnoletności, bo to akurat w tym czasie było, to nie wierzę, żebym mogła ten czas choroby przejść tak, jak przeszłam. Wiem o tym, że moje życie nie zawsze było prawdziwym świadectwem życia z Bogiem i w Bogu, ale wierzę, że On był zawsze ze mną i jest zawsze ze mną i będzie zawsze ze mną. I wiara, którą Bóg daje na Chrzcie Świętym, jest największym skarbem, jaki możemy otrzymać od Niego. Drugim skarbem, który otrzymujemy od Boga na drodze do nieba, jest wspólnota. Wspólnota Kościoła Bożego. I ja tego bardzo doświadczyłam. Od początku diagnozy modlił się za mnie cały Kościół na ziemi. Jak zawsze mówiłam, od Australii, gdzie modlili się za mnie ewangelicy, poprzez, przepraszam księdza Kubę bardzo, ale powiem tak, Murzynków w Biro, skończywszy na mieszkańcach Kanady, Norwegii, a nie mówiąc już o Was, kochani. I o wszystkich ludziach, którzy mi tutaj w Polsce byli dani na różnych etapach mojego życia. Okazało się, że życzliwość i dobroć ludzi, którzy zostali mi dani w różnych sytuacjach, w bardzo różnych, wydawałoby się nieraz bardzo oddalonych od Boga, nieraz w sytuacjach, które wydawałoby się, że w ogóle mnie z tymi ludźmi nic nie łączy. Tak na przykład właśnie jak z kolegą Kuby, który mieszka w tej chwili w Australii. Ci wszyscy ludzie byli ze mną i wierzę, że ich modlitwa, jak ja to zawsze porównywałam, to ciągłe wznoszenie rąk, jak Mojżesz wznosił w czasie walki z Amalekitami, że to po prostu dało mi siłę i moc do przezwyciężenia tej choroby. Bo jestem taki jejek i po prostu
wiem o tym, że bez tej mocy modlitwy to bym klapnęła i powiedziałabym, że ja z tego nie wyjdę. A to były naprawdę trudne czasy. I pierwszej, i drugiej operacji, gdzie byłam na granicy, powiedzmy, życia i śmierci, i to nie przesadzając. I to jest ten drugi punkt. I za to przede wszystkim wam, kochani, bardzo dziękuję, bo wiem, że ta wspólnota otacza mnie olbrzymią modlitwą i nie tylko modlitwą. Każdy z was wie w swoim sercu, ile dla mnie uczynił, i za to wszystko bardzo, bardzo wam dziękuję. A trzecia sprawa to jest dar, który Kościół wnosi w nasze życie. To jest to, co Pan Jezus powiedział kiedyś do uczniów. Jeszcze większe rzeczy czynić będziecie. Dzisiaj uzdrowił głuchoniemego. A niedawno uzdrowił chorą na raka. I posłał specjalnie do mnie, po mojej trzeciej chemii z drugiej tury, posłał do mnie Marcina i Maćka, którzy przez Boży przypadek, akurat w momencie, kiedy wychodziłam z chemioterapii, zjawili się w Dolnośląskim Centrum Onkologii i przez tak zwany Boży przypadek po prostu spotkali mojego męża. I zapytali się, czy ja bym chciała, żeby oni się ze mną pomodlili. I ja chciałam. I wierzę, że Pan poprzez nich uzdrowił moje ciało z tego raka. Tym bardziej, że przyszła niedziela, gdzie już ponad tydzień czasu czekałam z niecierpliwością na wynik tomografu kontrolnego i w głębi swego serca usłyszałam przynaglenie Boże, żebym jednak zajrzała do komputera, bo tam na platformie jest wynik. I ja powiedziałam: Panie Boże, ale wiesz, że ja się boję. On mówi: wiem i taką Cię kocham. I no i zajrzałam. I tam było napisane bardzo mądrze medycznie, ale tak po naszemu, że nie ma komórek nowotworowych. I to była taka szczególna niedziela, gdzie naprawdę wszystko było takie inne. Było takie niesamowicie Boże. I za to Panu bardzo dziękuję. I chwała Panu za wszystko, co tworzy w waszym i moim życiu. Amen.